Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedzi na pytania, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj i w jaki sposób politycy wykorzystują ją do swoich celów. Doktor Maria Domańska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalizuje się w polityce wewnętrznej Rosji. Oglądałeś ostatni film Nawalnego, Pałac Putina? Oczywiście, że tak. I jak wrażenia? Temat nie jest nowy, bo informacje o tym, że został zbudowany jakiś bardzo drogi pałac dla Putina w prezencie od przyjaciół, którym pozwala zarabiać na Rosji, na jej zasobach, to te informacje krążyły od kilku lat. Natomiast Nawalny te wszystkie wątki zebrał, dodał wizualizację wnętrz, zrekonstruował to na podstawie planu, który jeden z robotników wyniósł z budowy, dodał jakieś zdjęcia, które jeszcze wcześniej krążyły w internecie i bardzo sugestywnie przedstawił wnętrza. Też dokonano takiej żmudnej pracy, tropiąc ceny poszczególnych elementów wyposażenia. I efekt jest bardzo sugestywny. To znaczy Rosjanie niby wiedzieli, że władza jest skorumpowana, ale Nawalny nigdy tak mocno nie uderzył w samego Putina. A po drugie, co innego wiedzieć, co innego zobaczyć. Cenę szczotki do toalety na przykład, 700 euro. Ja estetycznie spodziewałem się po byłym pułkowniku KGB rezydencji raczej na wzór Pałacu Nauki i Kultury, a tutaj mamy rezydencję carską. Jak on mieści te dwie tradycje? Putin mówi o historycznej Rosji, o Rosji tysiącletniej. Ta historyczna Rosja w rozumieniu Putina to jest Rosja w granicach z XVIII wieku. Wszystkie te momenty w historii, kiedy Rosja dokonywała ekspansji, to się nazywa w propagandzie, że Rosja odzyskiwała swoje historyczne terytoria, a kiedy musiała się cofnąć, to znaczyło, że ktoś ją wypycha z historycznej jej domeny. Ale mówisz o tysiącletniej historii, to jest dość duży odcinek czasu. A jakie są takie najważniejsze symbole historyczne, które eksploatuje Kreml? W epoce putinowskiej to jest Wielka Wojna Ojczyźniana, i to jest przede wszystkim zwycięstwo 1945 roku. To jest mit założycielski putinizmu. Dlaczego druga wojna? Właśnie nie druga wojna, Wielka Wojna Ojczyźniana. To jest wydarzenie jedyne tak naprawdę w historii Rosji. Wojna i zwycięstwo, które łączy Rosjan, które stanowi taki pozytywny punkt odniesienia, który pozwala budować wspólnotę narodową. Po drugie, to jest moment założycielski statusu Rosji, Związku Radzieckiego Rosji jako supermocarstwa. I po trzecie, sama symbolika zwycięstwa jako powiązana przede wszystkim z silną władzą i silnym liderem, to jest to, co jest bardzo ważnym elementem mentalności elity rządzącej. Przypomnijmy, że kluczowi decydenci to są przede wszystkim osoby, które się wywodzą z KGB. Wielka Wojna Ojczyźniana to jest przede wszystkim 27 milionów ofiar. A tak. To, co powiedziałaś, jest raczej takim pozytywnym przekazem, pozytywnym mitem. I jak te 27 milionów ofiar się w tym mieści? To się wpisuje w mit mesjanistyczny. Mit mesjanistyczny, który polega na tym, że Związek Radziecki niemalże samodzielnie zbawił świat od absolutnego zła nazizmu, wyzwolił Europę. Jednym z aspektów tego mitu to jest zwycięzca, triumfator. Drugim aspektem mitu mesjanistycznego to jest niewinna ofiara. Tutaj te 27 milionów ofiar wojny, to jest argument na rzecz tego, że skoro byliśmy ofiarą nazizmu, skoro aż tyle osób zginęło, to znaczy, że nie mogliśmy być agresorem, czyli nie było 1939 roku w Polsce, nie było 1940 roku w państwach bałtyckich. Pokojowa ekspansja, ratowanie ościennych narodów przed nazizmem, tak jest przedstawiana agresja. Jaką rolę tutaj pełni Katyń, zbrodnia katyńska? Jak to wydarzenie jest oceniane przez Kreml? Katyń jest bardzo specyficznie pokazywany, to znaczy nikt nie zaprzecza temu, że rzeczywiście mordu dokonało NKWD. Natomiast ukazują to w takim wymiarze, o jakim wspomniałam, to znaczy tak zrobiliśmy to, ale zrobiliśmy to nie tak po prostu, tylko to była pewna odpowiedź czy pewna konsekwencja tego, co wydarzyło się wcześniej. A co wydarzyło się wcześniej? Wojna polsko-bolszewicka. I kilkanaście do 20 tysięcy jeńców sowieckich zmarłych w obozach jenieckich. Propaganda rosyjska to tak przedstawia, że po pierwsze,
jeńcy nie marli w wyniku głównie chorób zakaźnych, czy w ogóle trudnych warunków, tylko że to były zaplanowane mordy. Po drugie, bardzo często, chociaż jeszcze nie na poziomie oficjalnym, na taką skalę, liczba ofiar jest zawyżana do około 100 tysięcy. No i teraz wielu historyków okołokremlowskich twierdzi wprost, Katyń to była sprawiedliwa zemsta za masowe mordy w polskich, niekiedy to jest wprost mówione, obozach koncentracyjnych w latach 19-21. Ale dlaczego akurat oni się skupiają na Katyniu? Dlaczego Katyń jest aż tak ważny? To bardzo mocno godzi w wizerunek władzy, która jest dobra dlatego, że jest silna, dlatego, że ratuje państwowość, ratuje suwerenność. To jest taki jeden z klasycznych w ogóle mechanizmów manipulowania historią, czyli usprawiedliwiania własnych zbrodni tym, że ktoś inny wcześniej wyrządził nam jakąś krzywdę. W tym momencie Katyń to jest taka forma właśnie obrony trochę, tak? Natomiast no, trafia to do przekonania znacznej części rosyjskiego społeczeństwa, które ma problem, żeby sobie poradzić w ogóle z tematyką represji. Dlatego, że skala tych represji była tak ogromna, że uświadomienie sobie, że w każdej rodzinie był ktoś, kto był bądź ofiarą, bądź katem, albo i jednym i drugim wręcz, jest bardzo trudne do udźwignięcia. Czy w polityce historycznej Kremla dostrzegasz miejsce na żałobę? Nie. Są takie pozorowane działania upamiętniające ofiary represji. To się rzeczywiście dzieje. Kilka lat temu Putin odsłaniał pomnik ku czci ofiar represji w Moskwie na przykład. Jest strategia państwa, która ma na celu rehabilitację ofiar represji chociażby. Ale tak naprawdę to są działania pozorowane w tym sensie, że państwo rosyjskie nie załatwia żadnej z tych spraw porządnie. To znaczy mówi się o ofiarach, upamiętnia się ofiary, ale anonimowe ofiary. One nie mają imion i nazwisk bardzo często. To jest anonimowa po prostu masa, a skoro ta masa ofiar jest anonimowa, to też kaci są anonimowi, a państwo nie ponosi odpowiedzialności za działania tych katów. Symptomatyczne jest to, że na przykład imiona i nazwiska przywracają ofiarom represji aktywiści, wolontariusze, którzy na przykład skupili się w takiej inicjatywie Ostatni Adres. Wieszają na budynkach mieszkalnych tabliczki z danymi ofiar represji w miejscach, gdzie one po raz ostatni były i skąd je zabierano dalej, no, bądź do łagru, bądź po prostu na rozstrzelanie. To się nie podoba. To się nie podoba władzom. A dlaczego według ciebie Kreml nie jest gotów, żeby nazwać po imieniu ofiary i katów? Ja myślę, że po prostu nikt nie jest zainteresowany. To nie jest temat, który interesuje Kreml. A poza tym nazwanie katów oznaczałoby uderzenie w etos służb specjalnych. I to jest kolejny ważny temat. To znaczy w momencie, kiedy szef FSB mówi wprost w wywiadzie, że FSB jest kontynuatorką chlubnych tradycji ČK, NKWD i KGB, kiedy się te służby przedstawia nie jako współwinnych czy wręcz wykonawców terroru masowego, tylko jako dzielnych obrońców państwa, którzy bronili porządku, którzy bronili Związku Radzieckiego czy Rosji przed wrogami, no to nie można przyznać, że ci dzielni bohaterowie, ci Sztirlice, mordowali masowo swoich współobywateli. Dlatego upamiętnienie, tak, to jest taki pusty gest, tak, no upamiętniliśmy, w związku z tym zamknijmy temat. To mniej więcej tak to podejście można scharakteryzować. Czyli uważasz, że to jest celowa strategia? To jest celowa strategia, dlatego że elita putinowska, ta wąska elita, ta, która jest skupiona w Radzie Bezpieczeństwa, ci główni decydenci, to są osoby no, osobiście związane ze służbami, tak. One, w nich samych jest osobiście taki etos czekisty. Jest to też tożsamość grupowa, no i to się wpisuje też w wizję relacji władza-społeczeństwo. Tylko władza autorytarna jest w stanie zapewnić państwu przetrwanie. A jakie są takie najważniejsze cele, które Kreml stara się zrealizować za pomocą historii, manipulowania historią? To jest po pierwsze na scenie wewnątrzpolitycznej właśnie legitymizacja autorytarnej władzy, czyli silna władza, która jest w stanie bronić granic, to już jest dobro samo w sobie i ona może w tym momencie robić co chce i wszystko należy jej wybaczyć. A po drugie, to jest legitymizacja polityki zagranicznej
która opiera się na idei konfrontacji bardziej niż kooperacji. Putin rządzi 20 lat. Czy ty dostrzegasz jakieś zmiany, w jaki sposób wykorzystuje się ten mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej? Tak. I to bardzo ładnie uzasadnia tezę, że historia jest instrumentalizowana na potrzeby bieżącej polityki, dlatego że erupcja tej mitologii wojennej nastąpiła 7 już prawie lat temu w momencie agresji na Ukrainę. Wtedy reaktywowano właśnie mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w takim duchu, że my znowu bronimy Rosji przed faszyzmem, bronimy przed wrogami. To jest bardzo w ogóle ciekawe, dlatego że na tym tle trzeba koniecznie powiedzieć, że w kanonie polityki historycznej na dalszy plan zeszła rewolucja 17 roku, która była absolutnym fundamentem tożsamościowym Związku Radzieckiego, z którego Rosja putinowska tak obficie czerpie. Ale ponieważ kolejne kolorowe rewolucje, które się wydarzały na świecie, w tym bezpośrednim otoczeniu Rosji, sprawiły, że Kreml zaczął się bać, że coś takiego może się wydarzyć też w Rosji. Putin na przemówieniu dorocznym na Placu Czerwonym 9 maja wprost przestrzegał świat przed powtórzeniem podobnej wojny, jaka się wydarzyła w połowie XX wieku. Przestrzegał Zachód przed popełnieniem tych samych błędów. Trzeba to było tak czytać, bo to wynikało z szerszego kontekstu, że Putin przestrzegał, że jeżeli interesy Rosji na arenie międzynarodowej nie będą odpowiednio brane pod uwagę przez Zachód, to światu grozi kolejny konflikt. Co to mówi o samej wiedzy historycznej Rosji? To jest eklektyzm. To znaczy rosyjska elita, propaganda kremlowska traktują historię nie jako zbiór faktów, wokół których ewentualnie można jakieś spory interpretacyjne prowadzić, tylko raczej jako takie bardzo plastyczne tworzywo, taką magmę, z której można lepić dowolną opowieść i to nie musi mieć nic wspólnego z faktami. Tutaj bryluje w tym były minister kultury, obecnie doradca prezydenta Władimir Miediński, któremu w ogóle kilka lat temu mało co nie odebrano stopnia naukowego, ponieważ napisał nienaukową rozprawę habilitacyjną, ale on wyróżnił się dwiema kwestiami. To znaczy, po pierwsze, powiedział wprost, że kryterium oceny prac historyków mają być interesy narodowe Federacji Rosyjskiej. Po drugie, Mediński jest wielkim fanem legendy o panfiłowcach. Chodzi o 28 żołnierzy, którzy mieli zginąć w 1941 roku pod Moskwą. Już radziecka prokuratura wojskowa w 1948 roku powiedziała, że legenda o panfiłowcach jest tylko legendą i to w ogóle nie miało miejsca. Natomiast Mediński po latach uprawiania jakiejś takiej hagiografii swoistej i mówienia, że to właśnie święci niemalże, którzy polegli w obronie ojczyzny, jak już się okazało, że naprawdę to nie ma nic wspólnego z faktami, to Mediński zaczął mówić, że nie, że jednak są w archiwach takie fakty, które świadczą o tym, że to jednak miało miejsce. W tej wyobraźni historycznej Kremla jest w ogóle miejsce dla Stalina? To nie jest tak, że Kreml jakoś wprost chwali Stalina. To jest bardziej w ten sposób przedstawiane, że no postać niejednoznaczna, że co prawda tak były represje, ale jednak silny wódz, dzięki któremu kraj wygrał wojnę. I tutaj też bardzo ładnie widać zmiany tej narracji a propos tego, kto i jak wygrał wojnę. To znaczy, może warto przypomnieć, że 9 maja jako święto zwycięstwa został świętem państwowym 20 lat po wojnie dopiero. Bo tuż po wojnie zbyt świeża była pamięć tragicznych błędów kierownictwa sowieckiego, dramatu narodu, nieprzygotowania kraju do wojny, zaniedbań strasznych. Dopiero kiedy przyszło do władzy pokolenie Breżniewa, uczestników II wojny, to wtedy rzeczywiście ten mit wyszedł na pierwszy plan i święto zaczęło być obchodzone. Ale to było takie święto ze łzami w oczach, to znaczy z jednej strony oczywiście tak, silne państwo, wygraliśmy w wojnie jako państwo, jako wspólnota, z drugiej strony ciągle dużo żyjących weteranów, którzy pamiętali po prostu zwykłe ludzkie tragedie. Potem w latach 90. na fali rozliczeń z totalitaryzmem mieliśmy jeszcze inną narrację, to znaczy punkt ciężkości został przesunięty właśnie na ludzkie tragedie, na rozliczenia z błędami władz sowieckich, ze Stalinem, ujawnianie całej masy informacji o terrorze. A teraz ponownie
pod rządami Putina wracamy do takiej wizji, że to zwycięstwo jest jednak wpisane bardziej w retorykę imperialną, w kult silnej władzy, a ofiary wojny, zwykli ludzie, jeżeli są pokazywani, to raczej jako takie postaci pomnikowe, papierowe, jako taka emanacja tej wspólnoty, która jest organicznie związana z władzą, nawet władzą totalitarną, tak to wygląda. Możesz podać jakiś przykład? Leningrad. Opowieść o Leningradzie jest w takim duchu, że tak, bohaterstwo ludności oblężonego Leningradu, tak, straszna tragedia. Putin nie wprost, ale w bardzo sugestywny sposób wręcz sugeruje, że tragedia Leningradu to taki trochę rosyjski, radziecki holokaust. Rok temu w Jerozolimie on w jednym zdaniu zestawił holokaust i oblężenie Leningradu jako takie dwa najbardziej tragiczne wydarzenia tego okresu. Ale wszelkie próby opowiadania o niewygodnych tematach, nie wiem, kanibalizm, czy właśnie to, że w wyniku błędów sowieckich władz, czy zaniedbań, czy błędnych decyzji zmarło aż tyle osób, takie opowieści są uznawane za niewygodne i niepożądane, za bluźniercze. Był przypadek dziennikarki, która napisała taki bardzo osobisty artykuł właśnie o tym, jak ona widzi to oblężenie Leningradu. No i stała się obiektem nagonki. Holokaust jest absolutnie kluczowym elementem europejskiej kultury pamięci. A czy ty widzisz w ogóle miejsce w polityce historycznej Kremla na zagładę Żydów? Rosja mówi o Holokauście, ale to jest znowu wykorzystywane instrumentalnie. To znaczy Rosja przedstawia na przykład Związek Radziecki jako to państwo, które ratowało Żydów, co jest nieprawdą, dlatego że nie mówi się nic kompletnie o antysemickich działaniach władz sowieckich, czy w ogóle nastrojach w społeczeństwie, też, które były jeszcze od czasów carskiej Rosji. Rosja też wpisuje na przykład wyzwolenie Auschwitz w tą szerszą narrację o wyzwalaniu Europy od nazizmu. I właśnie to wyzwolenie od Holokaustu, czy ukrócenie, czy przerwanie Holokaustu ma być argumentem kolejnym na rzecz tego, że Rosja ma mandat moralny, żeby teraz ingerować, współdecydować o architekturze bezpieczeństwa europejskiego na przykład. Są jeszcze jakieś inne elementy z przeszłości, które Kreml wykorzystuje do swoich celów? Wykorzystywał temat chrztu Rusi przez wielkiego księcia Włodzimierza, który to chrzest dokonał się na Krymie. I to było wpisane bardzo wyraźnie w usprawiedliwianie aneksji Krymu. Krym był przedstawiany jako to właśnie historyczne terytorium Rosji, należące do Rosji, niesprawiedliwie przekazane Ukrainie. I ten chrzest miał być kolejnym argumentem, że jest to rdzennie rosyjska ziemia, do której Rosja po prostu ma od dawien dawna prawo i to prawo będzie egzekwowała. Zresztą też warto powiedzieć, że Cerkiew Prawosławna jest sprzymierzeńcem władzy w uprawianiu propagandy historycznej. Cerkiew Prawosławna wpisuje się w taką militarną wizję historii rosyjskiej, bo powiedzmy też o tym, że historia jest bardzo silnie zmilitaryzowana, dyskurs jest bardzo silnie zmilitaryzowany. I tutaj na przykład mamy od niedawna taki kompleks świątynny pod Moskwą, w parku wojskowym Patriot, gdzie bardzo w wystroju całego wnętrza tej świątyni widać przeplatanie się cały czas wątków religijnych i wątków militarnych. Tak? Cerkiew też wpisuje się w taką narrację władz rosyjskich, że Rosja jest fundamentalnie odmienną od Zachodu cywilizacją i że wartości liberalne, wartości zachodnie to jest ogromne zagrożenie dla tożsamości Rosjan, bo to są obce wartości. Tutaj Cerkiew broni wartości konserwatywnych, tradycyjnych i bardzo, bardzo wyraźnie idzie ręka w rękę z władzami. Ty uważasz, że w perspektywie całej polityki kremlowskiej historia pełni ważną rolę? Najważniejsze jest to, że historia jest bardzo wyraźnie wpisana w bezpieczeństwo narodowe. I to zostało wyrażone eksplicite w szeregu dokumentów strategicznych. To znaczy zafałszowywanie, jak to Rosjanie nazywają, historii
czyli upowszechnianie takich niekanonicznych, niewygodnych dla Kremla wersji historii. To jest zagrożenie dla tożsamości kulturowej, dla bezpieczeństwa kulturowego. Też to jest tak przedstawiane jako element wojny kognitywnej, czyli wojny o umysły, wojny informacyjnej. Jeżeli ktoś upowszechnia te niewygodne wersje historii, to chce by rozmontować rosyjską tożsamość, osłabić tożsamość i w tym momencie też osłabić suwerenność państwa, osłabić siłę tego państwa, zdestabilizować Rosję. A co to jest ta rosyjska tożsamość? Nie ma rosyjskiej tożsamości. Po bardzo traumatycznym XX wieku, który całkowicie przeorał i państwo, i społeczeństwo w każdej jego warstwie, Rosjanie z tego XX wieku wyszli zatomizowani i pozbawieni punktów zaczepienia. Już Jelcyn próbował jakąś ideę narodową stworzyć w Rosji, już się nie udało. I tutaj powiedziałabym, że ta historia, te odwołania do tego okresu chwały radzieckiej, to jest taki erzac ideologii państwowej, zakazanej przez konstytucję, nie może być w Rosji formalnie ideologii państwowej. Receptą ma być ta wielka idea narodu zjednoczonego z władzą, która właśnie zanurza ten cały naród w tą świetlaną przeszłość i tą powracającą ciągle przeszłość, która jest źródłem dumy narodowej. Rosjanie zasadniczo po prostu przyjmują często bezrefleksyjnie to, co im oferuje propaganda. I to chyba też nie jest nic dziwnego w tym sensie, że w żadnym chyba państwie to nie jest tak, że większość się interesuje intensywnie przeszłością. Zresztą to, co oferuje propaganda kremlowska, jest wygodne w tym sensie, że właśnie łatwiej jest zbudować swoją tożsamość na pozytywnych elementach niż na traumie represji chociażby. Jakie wątki historyczne Kreml wykorzystuje w relacjach z Polską? To jest temat pomników żołnierzy radzieckich na terytorium Polski. I oczywiście tutaj oburzenie wzbudziła nasza ustawa dekomunizacyjna. Była ona absolutnie fałszywie przedstawiana w Rosji jako podstawa prawna do niszczenia miejsc pochówku, co nie ma nic wspólnego z prawdą. Inne wątki, które Kreml wykorzystuje w antypolskiej propagandzie, mówiliśmy już o rzekomych mordach w obozach jenieckich. W 2019 roku w grudniu była nagonka na Polskę, oskarżenia, że przedwojenna Polska była do tego stopnia antysemicka, że wręcz sprzymierzała się z Hitlerem w celu eksterminacji Żydów. Widzisz jakieś różnice pokoleniowe w podejściu do historii? Znaczy tak, młodzi średnio dużo mniej o niej wiedzą niż starsi, a jednocześnie mniej się, jeżeli już się interesują historią, tymi niewygodnymi jej kartami, to mniej się boją, czy w ogóle się nie boją o tym mówić tak naprawdę. Starsze pokolenie ma wdrukowany taki, czasami się mówi o genetycznym strachu przed mówieniem o tym, za co kiedyś można było po prostu dostać karę śmierci. Jakie metody Kreml wykorzystuje w tej swojej polityce historycznej? Bardzo szerokie instrumentarium. Zaczyna się już od szkoły czy przedszkola. I tutaj też powiem od razu a propos bezrefleksyjnego przyjmowania pewnych rzeczy. Obchody 9 maja w tym ich wymiarze takim ludycznym, czyli te wszystkie pikniki i takie i koncerty, jakieś spotkania po prostu zwykłych ludzi, którzy przychodzą pamiętnie 9 maja, to często tak wygląda, że ubierają nawet małe dzieci w mundury wojskowe, stylizują wózki dziecięce na czołgi albo na samoloty. Są takie rekonstrukcje historyczne, dla mnie szokujące, na przykład nie wiem, rozstrzelanie zdrajcy, kolaboranta niemieckiego. Tutaj się taka agresja symboliczna ujawnia, jakby państwo przekierowuje agresję w takie bezpieczne dla siebie kanały. Natomiast tutaj widać taką bezrefleksyjność w tym karnawalizowaniu, tej karnawalizacji tematyki wojennej. Oprócz tego potężnym narzędziem jest popkultura. To, co widać w filmach w ostatnich latach, to widać bardzo wyraźnie dyskredytowanie wszelkiego rodzaju rewolucji. To się bardzo wyraźnie uwidoczniło kilka lat temu przy okazji obchodów stulecia rewolucji, które zresztą były bardzo ambiwalentnie przez Kreml potraktowane te obchody. I teraz w różnych odsłonach pokazuje się bezsens buntu przeciwko legalnej władzy. Według ciebie to działa?
to coraz mniej działa. Był moment wzmożenia takiego imperialnego w okresie krymsko-donbaskim. I tutaj widać było, że ta narracja historyczna, która to obudowywała, rzeczywiście trafia do ludzi. Natomiast w ostatnich latach poziom życia się pogarsza. Widać nie tylko wyjałowienie ideowe samego reżimu, ale też zużywanie się marki Putina jako lidera. Widać totalny brak perspektyw, dlatego że to po prostu wynika z prognoz gospodarczych. Widać, że to wszystko, co robi Kreml i na polu historii, i na polu, na różnych innych polach, coraz bardziej się rozmija z potrzebami współczesności. W Rosji dorasta młode pokolenie, które jest pokoleniem internetu, które zupełnie inaczej postrzega świat, które jest może nie stricte kosmopolityczne, ale inaczej patrzy na świat, nie postrzega świata w kategoriach konfrontacji, wojny, konfliktu wiecznego, tylko raczej możliwości. I władza rosyjska te możliwości po prostu odbiera przez to, że jest delikatnie mówiąc, nie najlepsza jakość edukacji, przez to, że jest coraz bardziej prymitywna propaganda. Na uczelniach rosyjskich funkcjonują oddelegowani kuratorzy z FSB, no to już są elementy czysto sowieckie. I na tych kuratorów z FSB patrzy młodzież, która wychowała się na internecie. Jeżeli nawet jeszcze w starszych pokoleniach ta narracja znajduje jakiś oddźwięk, to im ludzie są młodsi, tym mniej znajduje po prostu. I to jest kwestia czasu, kiedy to się wyczerpie. Ale też Kreml nie ma tak naprawdę innych instrumentów legitymizacji. Dlatego, że utrzymać stabilność w kraju, tą wieczną stabilność, która jest potrzebna reżimowi autorytarnemu, można albo trafiając do właśnie atrakcyjną narracją do ludzi, albo kontrolując ich umysły i wizję świata, albo po prostu stosując coraz bardziej masowe represje. Przypadek Aleksieja Nawalnego i jego filmu i reakcji społecznej, naprawdę masowe protesty, największe niesankcjonowane przez władze protesty w poradzieckiej Rosji, w to trudno uwierzyć. W obronie opozycjonisty, który wcześniej nie był super popularny, świadczy o tym, że cała narracja Kremla wokół Nawalnego tak naprawdę trafiła w pustkę. Tu widać, że coś się zmienia, to znaczy gdyby sytuacja gospodarcza, społeczna była lepsza, to prawdopodobnie nikt by się tą propagandą tak bardzo nie przyjmował, ale też najpewniej nie byłaby ona tak agresywna. Ona jest coraz bardziej agresywna, dlatego że Kreml sam czuje, że po prostu zaczyna tracić kontrolę w tej sferze świadomościowej. Więc myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy po prostu ludzie się od tego odwrócą. Co z przyszłością Nawalnego? Nawalny pełni dwie bardzo ważne funkcje jako ten już teraz opozycjonista numer jeden. To znaczy on uderza w dwa bardzo silne fundamenty reżimu putinowskiego. W brak alternatywy politycznej, Putin bardzo starannie wszystkich konkurentów eliminował z polityki, i w bierność społeczeństwa. I Nawalny próbuje mobilizować ludzi w obronie praw człowieka, praw obywatelskich, przeciwko skorumpowanej władzy, przeciwko rozkradaniu państwa. Krok po kroku realizuje swój długi marsz, który może być jego marszem po władzę, ale może być też po prostu marszem, u którego kresu będzie zmiana władzy w Rosji, niekoniecznie Nawalny zostanie nowym prezydentem przecież. I w takiej perspektywie długiej chyba trzeba rozpatrywać jego rolę. Jak Nawalny widzi Putina? Ja myślę, że to jest pojedynek samców alfa. Okej. Do tej pory był jeden samiec alfa na arenie, a teraz wszedł drugi samiec alfa i przed nami, myślę, długi i emocjonujący pojedynek. Podkreślam, mam nadzieję, że Nawalny przeżyje, że mu się nic złego nie stanie. A jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Putin nie kończy swojej kadencji w 2024? Wszystkie opcje są na Kremlu na stole. Nawet na samym Kremlu jeszcze nie podjęto decyzji, czy Putin odejdzie, kiedy odejdzie. To może być dowolny moment, który on i jego otoczenie uznają za odpowiedni. To może być 24 rok wybory prezydenckie, których nie wystartuje. To może być którykolwiek rok przed tymi wyborami. To może być rok 2030 równie dobrze. Czy ta rosyjska pamięć historyczna może się zmienić i być bliższa prawdzie historycznej? Może, ale to by wymagało spełnienia kilku
trudno do spełnienia warunków. Myślę, że wystarczyłoby na początek właśnie otworzyć archiwa i pozwolić historykom współdecydować o kształcie programów szkolnych chociażby. Zrezygnować z finansowania siermiężnej propagandy telewizyjnej. Dać większe pole manewru historykom, żeby na przykład współtworzyli przestrzeń muzealną. Są muzea jak Muzeum Historii Gułagu w Moskwie. Świetne muzeum, które pokazuje prawdę o represjach, ale jak sobie pojeździłam po muzeach w regionach rosyjskich, to bardzo często pamięć regionalna to jest głównie pamięć okresu sowieckiego. Takie sztampowe przedstawianie wątków historycznych właśnie w duchu takim propagandowym. Więc tutaj też jest dużo do zmiany, bo to jednak kształtuje człowieka od dzieciństwa. Im więcej prawdy, im więcej pluralizmu w dyskusjach o historii, im więcej pokazywania różnych odcieni szarości, tym więcej krytycznego myślenia i tym bardziej się wzmocni też świadomość praw obywatelskich we współczesności, bo to się bardzo, bardzo ściśle wiąże. Ja sobie nie wyobrażam niestety w Rosji takiej władzy w przewidywalnej perspektywie.